Cześć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaką niesamowitą drogę ewolucyjną przeszła symfonia. Pamiętacie, że była tylko jakimś wstępniakiem do opery? Miała być tylko takim, halo, już będziemy zaczynać, może przestaniecie gadać. To nawet nie jest muzyka. To jest jakiś sygnał, znak drogowy. Send me a sign. Potem już była osobnym utworem. Potem nabierała kształtów i rosły jej rozmiary. Aż w końcu Beethoven zrobił z tego najważniejszy utwór wieczoru i dał ważne przesłanie w swojej ostatniej dziewiątej symfonii. Bardzo dużo tego przesłania, jako najważniejszą wypowiedź artystyczną, dodał Piotr Czajkowski. Ale teraz Gustav Mahler mówi, że to nie jest tylko to, że to jest cały wszechświat. I wielki wybuch tego wszechświata. Pierwszą symfonię Gustava Mahlera zaprezentuję wam w tym filmie. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem i oglądacie kanał Mruz Talks. Pierwsza symfonia miała swoją premierę w 1889 roku i została kompletnie niezrozumiana i źle przyjęta, co mnie w ogóle nie dziwi. Wtedy Mahler był akurat dyrektorem opery w Budapeszcie i tam postanowił ją zaprezentować. Wielki błąd. Generalnie ludzie kompletnie nie byli na to przygotowani. Bo ten sam rok, to jest rok premiery 8 symfonii Dworzaka. Wy wiecie, jaka przepaść dzieli te dwa dzieła? To w ogóle nie da się porównać jednego z drugim pod względem innowacji i świeżości spojrzenia na materiał muzyczny. Niektórzy mówią, że ta symfonia ma podtytuł Tytan, bo na początku miała być poematem symfonicznym o tej nazwie, ale potem się trochę rozrosła. Dlaczego Tytan? Właśnie w dużym skrócie miała opowiadać życie, drogę, walkę, zmaganie tytułowego Tytana. I właśnie o tym jest ta symfonia. Jest o walce, o zmaganiu się z jakąś mroczną tajemnicą, która nas ściga i która wszędzie nas dopadnie. I o tym, jak ją przezwyciężać. To jest w ogóle leitmotiv w zasadzie całej twórczości Gustava Mahlera. To ja teraz powiem trochę o wstępie do pierwszej części, a potem może posłuchamy go sobie w całości. Ciemna noc, pustka, nic, chaos. No nie, chaos nie. Zawieszenie. Duch pański unosił się ponad wodami. Jakieś dźwięki, jakieś odgłosy, ale nieruchome, wszystko stoi. Jest jeden dźwięk, który dochodzi zewsząd, ale się nie rusza. Potem pojawiają się jakieś strzępy melodii, jakieś skrawki. Potem pojawia się jakieś zwierzę, konkretnie kukułka. I z tych skrawków melodii, z tej kukułki, potem wyłoni się wreszcie pierwszy temat. Ale po kolei, na razie jest mgła. Ale z tej mgły wychodzi coś też groźnego, coś bardzo niepokojącego, jakieś fatum. Ruch w instrumentach basowych, który nas zmusza do jakiejś decyzji. Czujemy jakieś zło, jakiś mrok. Są jakieś fanfary z oddali, ale niewyraźne, niekonkretne. Nie wiemy, do czego miałyby się odnosić. Potem w połowie części pojawia się taki zły marsz i triumf tej części polega na tym, że ten marsz i to fatum zostaje odegnane tą fanfarą, która już tutaj przyszła do nas i już my możemy to odegnać. Ale wróci w przyszłych częściach, bo mamy jeszcze 4 części. Serial się nie skończył.
Autentycznie szokująca jest trzecia część. Karykatura Marsza Żałobnego. Czajcie w ogóle? Była taka słynna grafika z czasów Malera, że zwierzęta urządziły pogrzeb myśliwemu. I to trochę tak wygląda. Bo tam główną melodią jest melodia znana każdemu na całym kontynencie. Jest Panie Janie w kanonie grane na smutno przez jeden kontrabas na początku. Siedzi wielka, gigantyczna orkiestra, a gra sam jeden kontrabas. Tuba, kotły, strzępy, resztki, niedobitki. Co się dzieje potem? Potem w części B dzieje się coś niesamowitego, bo z tego placu apelowego, z tego cmentarza wchodzimy właśnie o tej karczmy malerowskiej. I tam ktoś gra jakąś żydowską muzykę, a może cygańską, ale za chwilę wejdzie nowy zespół i będzie grał swoją ludową muzykę. To zderzenie, te crash testy są niesamowite. To jest jakiś taki dziwny dans makabr, gdzie tu nic do niczego nie pasuje. I to nas przygotowuje na czwartą część. Finał, który przemieni złe fatum w wielki triumf. Gdzie tu od samego początku słyszymy szokującą walkę, zmaganie się, sięganie, bitwę. I w połowie, kiedy już jest bardzo źle, kompozytor przywołuje jakąś, może miłość, może przyrodę, jakąś sytuację idealną, raj, nadzieję. To jest reminiscencja szczęśliwych chwil. I to mu daje siłę. Potem słyszymy ten zły marsz z pierwszej części, ale już nie jest zły. Ten marsz został przemieniony. I Gustav Mahler to jest człowiek, który jak nikt potrafi się delektować emocjami. Potrafi człowieka dołować i pokazywać mu nieprzebrane morze łez. Ale potrafi również jak nikt delektować się niebiańskim triumfem. Tak właśnie kończy się ta część. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia.